Ludzie stawiają życiu warunki. Mówią, że będę szczęśliwy, gdy. I tutaj najróżniejsze rzeczy. Gdy będę miał taką pracę, tyle pieniędzy, taki dom, taką żonę, takiego męża, taki samochód, grzeczne dzieci. I wtedy ewentualnie łaskawie będę szczęśliwy. No, nic bardziej mylnego, jest dokładnie na odwrót. Gdy my będziemy szczęśliwi, to nasze życie zacznie płynąć po naszej myśli. Albo po prostu wydarzają się dla nas dobre rzeczy. Ale to wtedy, gdy my jesteśmy szczęśliwi tu, teraz, dzisiaj, bez powodu. Albo z powodu istnienia, z powodu życia, z powodu tego, że mamy ten przywilej dzisiaj się obudzić na tej pięknej planecie i doświadczać tego życia. To już jest wystarczający powód do szczęścia. Nasze szczęście to decyzja, miłość to decyzja i szczęście to też decyzja oraz radość to decyzja. Można być radosnym, szczęśliwym w każdej chwili, niezależnie od okoliczności. A gdy tak zrobimy, to wtedy okoliczności pomału, 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 bo szybko, to zależy jaką tam masz wibrację, zaczną się dopasowywać do tego, czym wibrujesz. Zawsze tak jest. Zawsze wszechświat odpowiada nam tym, co mamy w środku. Wszechświat to lustro. Pokazuje nam, z czym wibrujemy. Tak więc nie ma co walczyć z rzeczywistością, z tym, co nas otacza. Na siłę coś wymuszać. Nie, nie, nie. Zadbaj o dobre samopoczucie w każdej chwili. Przez 99% dnia albo 100%. Masz się dobrze czuć. Masz być radosny, wesoły, szczęśliwy, albo przynajmniej spokojny. Na pewno nie smutny, na pewno nie zły, na pewno nie zmartwiony. W ogóle zobacz, zmartwiony, troszczyć się i tak dalej, to nie ten kierunek. I wtedy, gdy będziemy radośni, to będziemy mieli powody do tej radości coraz więcej, a wtedy też będzie nakręcająca się kula śnieżna. No bo jak z zewnątrz będziemy mieli fajne potwierdzenie tego, że to działa, no to tym bardziej będziemy radości, nie? To już wtedy, ale początek jest, zwłaszcza ten etap przejścia ze smutku do radości, no trzeba wykonać dobrą pracę, trzeba się jakby troszeczkę samodyscypliną wykazać, pilnować tych swoich myśli, uczuć. Bardzo tu pomaga jedzenie, zwiększa nasze wibracje, wynosi w górę jak rakieta w kosmos po prostu. Im lżejsze owoce, im mniej jemy, tym lepiej dla nas. Ale to temat na inny odcinek. No dobrze, ale wracając do tej kuli śnieżnej. Jeżeli jesteśmy smutni, źli, nieszczęśliwi, no to spotyka nas więcej takich rzeczy, które to potwierdzają, dają nam powód do tego. Wtedy już naprawdę możemy być smutni. I no i ta kula idzie w złą stronę i w pewnym momencie może już być tak źle, że nie uda się tego zatrzymać. Tak więc lepiej póki się da tą kulę w drugą stronę popchać, żeby nasze szczęście po prostu przychodziło do nas w ogromnych ilościach. Tego życzę tobie i sobie. To jest tylko nasz wybór. Dosłownie. Nieważne, co się wydarza, ważne, jak na to zareagujemy. I po prostu zawsze bezczelnie trzeba być szczęśliwym, nawet jak się coś bardzo złego dzieje, pozornie. Jeżeli będziemy szczęśliwi, to obróci się to finalnie na naszą korzyść. Takie są prawa wszechświata. O tym mówi też Transurfing Zelanda. Tak więc polecam przetestować na sobie i wtedy to już nie będzie wiara, a będzie pewność.